Swym rodzaju bajk. Dzień dobry. Trenuj w domu. Super, witam Was wszystkich serdecznie. Przed nami kolejne spotkanie w Fitness Platinum z treningiem motorycznym GT Trening. Dzisiaj będziemy ćwiczyć z jednym z naszych modułów. Będzie to GT Power, jednym z sześciu naszych modułów, w którym postawimy na moc reaktywną, postawimy na pracę izometryczną. Z czego się będzie składał trening? Trening będzie się składał z trzech głównych bloków, z trzech sekwencji na dolne, górne partie mięśniowe oraz core. Czyli standard GT, rozgrzewka około 20-30 minut, mniej więcej 20-25 minut. Później przejdziemy do trzech głównych sekwencji, które podzielimy sobie na lower body, upper body i core. Hashtag trenuj w domu, trenujcie, czekajcie na lepsze czasy, a tymczasem zaczynamy. Ok, jeszcze dwa słowa na temat sprzętu, jaki nam będzie dzisiaj potrzebny, bo to jest dość istotne. Dzisiaj będziemy wykorzystywać już powerbandy, gumy oporowe, ale nie martwcie się, jeśli nie macie powerbandów. Można je zamienić na cokolwiek, co będzie obciążeniem, czyli na przykład dwie butelki wody, hantle, dwa ketle, cokolwiek co macie w domu, a po tak dużym czasie rozbrazu z siłownią na pewno już jesteście gotowi nie tylko na powerbandy, ale na inne rzeczy. Drabinka koordynacyjna lub kawałek sznurka, ewentualnie ręcznik, który zwiniecie i minibandy do aktywacji bioder, stawu biodrowego. I to tyle. Zaczynamy GT Power. Ok. Na razie jesteśmy w luźnym trupcie. Przechodzimy do rozgrzewki. Otwieram prawa, lewa strona. Obydwie ręce, góra, dół. Krążenia raną przód. Zmieniamy na tył. Obydwie ręce. Tył. Oby w przód. Ok, i chwilę w skipie. Skip up. Spokojnie, bez pośpiechu. Skip te, pięta po ślady. Jeszcze raz skip up. Troszeczkę podnosimy tempo w górę. Idzie. Tylko prawa noga. Aktywnie. Lewa. Prawa, lewa. Ok, zatrzymujemy, zabieramy minibandy. Najlepiej dwie sztuki. Jedną zakładamy po oczy stawu kolanowego. A drugie położenie stało skokowego, aktywacja bioder i poszladka, bardzo ważny element. Pobudzimy nasz pośladek i staw biodrowy do pracy, do części głównej. Stajemy na szerokość bioder, przechodzimy do upadu tułowia, wciągamy brzuch, ręce przód, stopy równolegle, mocno przyklejone do podłogi, na zewnątrz, izometrycznie zatrzymaj. Szukaj napięcia mięśniowego w pośladku. Tego kręgosłupa, kolana na zewnątrz, aktywizujemy pośladek, stopa jest cały czas przyklejona, trzymamy, jeszcze 5 sekund, rozluźnij, aktywnie 10 razy na zewnątrz, zatrzymaj, wróć, cały czas szukamy pracy aktywnego pośladka, stopa wklejona, 10 powtórzeń. Rozluźnij, wróć do opadu tułowia, będziemy się przesuwać linią, to znowu aktywizując poszlaki, stopy równolegle, pięta, dostawiamy praca poszlaka. 3, 4, od prawej wracamy 4 razy, zostajemy w opadzie, lewa inspiruj ruch, 1, 2, 3, 4, trzymamy poszladek, 1, 2, 3 i 4, rozluźnij. Ręce na biodra, wyprostowane ciało, głowa, przedłużenie kręgosłupa. Prosta noga w kolanie, napnij pośladek, przesuń. 2,
3. Jest 4, wracamy 4. 3. 2. 1. Rozluźniamy. Przechodzimy do układu dłoni na ostatni element. Różnicujemy z kolana, aktywizując poślad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pamiętajcie, gdzie ma być czucie mięśniowe, co ma pracować teraz, co chcemy pobudzić do pracy. I luz, brawo. Ściągamy gumy i ruszamy dalej. Gumy na bok, już nie będą potrzebne te małe. Zakrok w tył, kolano rise, w tył zatrzymaj. Góra, dwa, trzy. Przysiad boczny, biodra w tył, nisko, dostaw, dwa, trzy, lewa w tył, w górę, raz, dwa, trzy, trzy razy boczny, bioderka do tyłu, noga wyprostowana, kolano nad stopą i powtórz trzy razy. Ok, rozluźnić. Stańcie mniej więcej na szerokość barków. Stopy równolegle, biodra w tył. Zejdź nisko, zatrzymaj. Góra. Dwa. Trzy. Jeszcze dwa razy. I dwa. Ok, rozluźniamy. Przesuwamy się liniowo, kolano, klatka piersiowa na palce. Pół kroku do przodu. Prawa. I lewa. Po trzy razy. Odwracamy się. Obawy głowia. Lekkiego przysiadu. Pięta po śladek. Górę. Zejdź nisko. Powoli. Na razie się nigdzie nie spieszymy. Jeszcze po jednym razie. Ok. Rozluźniamy. Przygotujcie sobie szybciutko coś, co pomoże Wam popracować nad koordynacją. Będziemy pracować w sześciu kombinacjach, w sześciu ćwiczeniach na pobudzenie układu nerwowego w formie krótkiego interwału. Sześć zadań, a do tych zadań potrzebujecie kwadracik. Matematyka. Kwadracik, prostokąt. Mam nadzieję, że byliście nieźli z matematyki i potraficie ustawić coś, co przypomina Wam kwadrat. 6 zadań, 35-30, każde z nich, a więc 6 minut pracy, każdy w swoim tempie. Bardzo ważna rzecz, intensywność dostosować do własnych możliwości. Łyczek wody i za pół minuty zaczynamy. Ok, ja rzucam soundtrack GT, Wy mam nadzieję jesteście gotowi, zaczynamy za pół minutki. Zadanie w skipie, przód i do lewej, obydwie nogi, 30 sekund. Trzy zadania. Sam skip, przód i kierunek, lewa strona. Zacznij wolniej, zwróć uwagę na technikę pracy, praca na śródstopiu. Przód, kierunek, wasza lewa. I jak możecie przyspieszać. Jeszcze chwilę. Jest ding. 5 sekund przerwy. Przechodzimy do pulsów. Pracujemy. Myślę, że gracie w siatkówkę. Skracimy do bloku. Cały czas. Krótki kontakt, stopa z podłożem. Pracujemy na śródstopiu. Z uśmiechem na twarzy. Za chwilę pierwsze kropelki pojawią się u mnie. Pięć sekund, pulsa. Luz, pół minutki przerwy. Aktywny odpoczynek, przynajmniej w marszu. Mamy drabinkę, zmieniamy kierunek. Przeciwna strona, do przodu, hop, do prawej. Przód, kierunek przeciwny. A teraz wdechnął serem. Wydech ustami.
Jeśli to jest dla Was za trudne, za bardzo intensywne, poszukaj swojej intensywności, swojego tempa, zeskaluj ćwiczenie do własnej możliwości. A jeśli jest za łatwo, tempo w górę. Zaczynamy. Przód, hop, kierunek prawa, cały czas skipie, ręce, aktywnie koordynacja. Już pracujemy nad elementami koordynacji, pobudzamy układ nerwowy do pracy. Później w części głównej to będzie bardzo ważne, aby współgrał układ nerwowy z naszym ciałem. Cały czas pracujemy wolno lub szybciej. Luzik, drobski, szeroko, stajemy, biodra w tył, jak najkrótszy kontakt, stopa z tobą. Jakby podłoga parzyła, szybciutko, maksymalne tempo. Ostatnie 5 sekund. Jeszcze 7, 5. Prawie 3. Zadanie trzecie. Zostajemy ze skipem. Do przodu dwie nogi. Tylko lewa opuszcza drabinkę. Do przodu prawa. Raz lewa. Hop. Raz prawa. Raz lewa do boku. Raz prawa. Tylko jedna noga. Outside. A teraz aktywny odpoczynek. Pierwsza forma interwału, koordynacyjna. Skip przód, kierunek lewa, tylko jedna noga. Kierunek lewa, zaraz zmienimy na prawo. Druga strona, prawo. Luzik, skater jump. Z prawej na lewo. Pracujemy. Raz i dwa. Stawimy kolano. Wyląduj, obniż ciężar ciała. Jeśli za łatwo, zwiększ progres. Skocz dalej. Jeśli to jest dla Ciebie za trudne, zmniejsz zakres ruchu. Pracuj. Amortyzuj fazę lądowania. Trzy następne zadania. Był skip, wchodzimy w jump. Ręce synchronicznie, jump, front back, przód, tył. Cały czas trzymamy aktywność. Ważny moment. Zostały nam trzy zadania, trzy kompilacje. Cały czas pamiętajcie o skalowaniu. Tak dostosujcie tempo pracy, intensywność do własnej możliwości. Jumpy. Przód, tył, pokażemy boki. Cały czas jump, na śródstopie, aktywny brzuch. Ręce w pracy synchronicznej. Obydwie. Przód, tył. Pięty power. Jeden z bardziej wymagających modułów, ale zarazem bardzo lubiany moduł. Nie ma nic zadań. Pulsy. Kolejne 30. Cały czas pamiętajcie o oddychaniu. Podczas pracy wasze mięśnie potrzebują tlenu. Oddech jest niesłychanie ważny. Cały czas. Dodajemy sobie kierunek. Moja lewa, wasza prawa. Jump z kierunkiem do lewej. Obłącz. Przód i kierunek. Jeszcze dwa razy. Cały czas trzymamy aktywność. Cały czas. Ważny moment. Dwie sekundy.
30 jumpie, przód, kierunek, lewa. Jeszcze chwilę. Ostatnie sekundki. Tak jest, luz. Brodski. Szerzej nogi. Bioderka w tył. I jak najkrótsza praca. Stopa podłoży. Popadzie człowiek. Maksymalne tempo. Króciutko dynamicznie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Masz 10 sekund. Końcówka 5. Los, ostatni raz. Jeszcze chwilę aktywności. Zmieniamy kierunek w jumpie, przód, prawa. A później skater jump. Od lewej do prawej. Jumpy z kierunkiem w drugą stronę. Przód, lewa. Wolniej lub szybciej. Każdy dla siebie. Sekund, skater jump. Ostatnie 30. Zacznij wypalcie. Raz. Zawsze możecie zwiększyć zakres. Albo zmniejszyć. Pięć. Ostatnie 3. Rest. Czas na napoje. Pijemy. Odpoczywamy. Minutka przerwy. Napoje, ręcznik. Minutka przerwy i zaczynamy dalej. Samo centrum wieża mata, a przed nami mobilność, stabilność. Ostatni element rozgrzewki przed częścią główną. Zapraszam do podporu przodem. Cztery zadania przed nami. Od 5 powtórzeń w dół. 5 to jest maksymalna ilość powtórzeń. Starajcie się minimum 1 powtórzenie każdego zadania wykonać w swoim zakresie, zeskalowane z intensywnością pod każdego z Was. 5 to maksymalna ilość powtórzeń w pierwszej serii. Zaczynamy od push-up, pompka wersji podstawowej, dłoni na szerokość baku, ściągniętą łapki stopy razem. Przenosimy delikatnie ciężar ciała do przodu w wersji łatwiejszej. Odpadamy. Kolana. Zaczynamy. 5. 1. Side, lift, do prawej, 5 razy, obu nóż. Pies głową w górę, 2, 3, 4,
Ostatni. I hindu. 5 lat. Raz. 2. 3. 4. 5. Prawa noga do przodu. Palce dłoni w jednym z palcami stopy. Inny stretch. Otwieramy. I wracamy do pozycji. 3 na prawo. 3 na lewo. Rotacja do cipu pieczoł. Odstawiamy prawą, lewa przód. Otwórz, zatrzymaj na sekundę i wróć. 2. 3. Wracamy do podporu. Seria 4 powtórzenia. Raz. Lewa. Side lift. 4 razy w pieską górę. 4 razy w pies. Głową w dół, hindu. 2. Zabieramy matę, ręcznik. Przechodzimy do leżenia na plec. Ręce wzdłuż tłowia. Prawa noga w górę. Noga zadarta, wyprostowana w stawie kolanowym, w pełnym zakresie ruchu. Poprawa ruchomości w stawie biodrowym. Pracujemy bez szarpania. Płynnym, kontrolowanym ruchem. Razy 5. Ostatni. I powtarzamy na drugą stronę. Staramy się nie szarpać. Cztery. 5. Wracamy do podporu. 3 powtórzenia, seria pusza. 2. Side lift do prawej. Raz. 2. 3. 5. 5 minut. Inaczej pies, głową w dół. I 3. Prawa noga do przodu. Prawą ręką sięgamy jak najdalej do lewego kolana. Z wydechem sięgnij dalej. W górę. Zatrzymaj na 3 sekundy. Jeszcze raz. W górę. Odstaw prawą nogę w tył, lewa w przód. Sięgamy lewa ręka, prawe kolano. Rotacja. I wróć. Otwórz. Wracamy do podporu. Oporu. 2 powtórzenia. 2. Do lewej. Raz. I 2. Raz. I 2 razy. Znowu wracamy do leżenia na plecach. Odstawiamy prawo pięty na lewe kolano i przyciągamy lewe kolano do klatki piersiowej. 5 do 10 sekund zatrzymaj. Druga strona. Po ostatnim powtórzeniu. Kusza. Jeden raz. Lift obą nóż. Wróć. Kick-picks. Hindu. Doskakujemy. Rozkryjemy plecy. Rozpychamy kolana na zewnątrz. Odstawiamy ręce. Biodra w górę. Zatrzymaj. Delikatnie kolana i zrobimy krew po kręgu. Na końcu głowa. Zabierz ręcznik. Czas na napoje i czas na część główną naszego treningu. Przed nami lower body, dolne partie mięśniowe.
Będziemy pracować w rozliczeniu 35x30. Podczas 30 sekund pierwszych skupimy się na pracy izometrycznej, czyli napięciu mięśnia bez zmiany jego długości. Bardzo ważne, starajcie się pracować do tego momentu, aż będziecie w stanie w 100% utrzymać napięcie mięśniowe. Jeżeli dla Was będzie za ciężko, mega ważna sprawa. Na chwilę odpocznijcie i wróćcie za chwilę do pracy. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest oddychanie. Pamiętajcie, że Wasze mięśnie potrzebują tlenu. Przez cały czas musimy oddychać. I teraz tak, pierwsze zadanie. 30 sekund pracy, 5 razy zmiany ćwiczenia. W pierwszym zadaniu lewa noga do przodu, przechodzimy do pozycji wykroczą za krocznie. Kolano tuż nad ziemią. Przechodzimy na palce śródstopia. Nogi wykroczne, ręce, imitacja biegu. Maksymalnie napnij mięśnie nóg, ciągnij brzuch i wytrzymaj w spięciu izometrycznym 30 sekund. Będzie chwilę przerwy, 5 sekund na zmianę, ale już wtedy będziemy kształtować moc reaktywną, czyli z pozycji zakroczno-wykrocznej góra, dół. OK? 30-30, później zmienimy nogę, a później przejdziemy do czegoś innego, OK? Pomalutku zorganizujcie sobie trochę miejsca. Wrzucam nutę i zaczynamy. Wyjściowa, lewa noga do przodu, kolano tuż nad ziemią, ręce naprzemienna, lewa noga, prawa ręka, przejdź na śródstopie, maksymalnie dotknij wszystkie mięśnie nóg, ciąg brzuch i zatrzymaj, izometrycznie na 30 sekund. Hop. Chwila oddechu i wchodzimy w reakcję. Dynamit. Tu. Góra. Teraz. Powoli. Kumuluj moc i siłę. Hop. Góra. Tu. To co teraz wykreujemy, trzeba wrzucić mocno w podłogę, żeby zamortyzować fazę lądowania. Tu. Hop. Przyklejcie się jak plastelina, taka mocno wyrobiona, do punktu podparcia. Nie ilość, a jakość. Hop! Zamieniamy stronę. Zamieniamy stronę. Tym razem prawa noga nogą wykroczną. Pamiętajcie, że nie chodzi nam o to, żeby wyskoczyć w górę milion razy. Maksymalnie to jest około 8 powtórzeń. Ale w jak najkrótszym momencie czasu eksplodujemy, żeby użyć jak najwięcej siły, ale zaczynamy od izometrii. Druga strona, prawa wykroczna, za krok, przejść na śródstopie. Napinamy, napinamy, trzymamy. Jeśli jest dla Was za ciężko, odpocznij i wróć. Kluczem jest utrzymanie czucia mięśniowego. Jump. Split squat. Jump. Spokojnie. Dynamicznie w górę. Dół. Jeśli dla kogoś to jest za trudne, zostańcie, że split squat, ale zaznaczcie dynamiczną fazę, koncentryczną wyjścia w górę, ok?
jeśli chcecie progresować, wyżej. Raz za razem jump, maksymalnie jak najwyżej. Lubs. Przechodzimy do przysiadu izometrycznego. Mniej więcej na szerokość barków. Biodra w tył. Siedź na palce. Maksymalnie do nich pośladek czwórki. Ciągnij brzuch. Proste plecy. Kręgosłup pozycji neutralnej. I cały czas czucie mięśniowe. Pośladki na wysokości kolan. Pamiętajcie, klucz. Cały czas napięcie mięśniowe. Trzymamy. Napinamy. I pośladek. Jeśli za ciężko, odpocznij i wróć. Nie napinając, nieefektywnie. I teraz jump. Charakter. Raz przysiad. Raz jump. Pamiętajcie, faza lądowania bardzo mega ważna rzecz. Przyklejamy się, zasada tunelowa. Z pozycji startującej, z przysiadu. Przysiad, kserokopia. Góra. I teraz kumuluj moc, pach. I znowu, kumulujemy, kumulujemy, poszło. I jeszcze raz. Rest. Pierwsza seria za nami, na pole. Minutka przerwy. I druga seria. Teraz już wszyscy wiemy, na czym trzeba się skupić. Szukamy swojego maksa. Pamiętajcie, intensywność, skalowanie kluczem do efektywnego treningu. Chyba to przyspieszymy. Wrzucę szybciej mózgę. Druga seria. Lewa, prawa, z przysiad. I kończymy. 3 minutki konkretnej pracy. Koncentracja, czucie mięśniowe i oddychanie. Jeżeli potrzebujesz odpoczynku, odpocznij i wróć. Jeszcze chwilę, końcóweczka. Mamy to. Split squat plus split squat jump. Zakładamy. Trzeba zaznaczyć fazę aktywną. Góra, hop. Jeden. Do. Teraz kreujemy i hamujemy. To, co tu wykreujemy w górę, trzeba mocno rzucić podłogę, żeby stabilnie, plyometrycznie ustabilizować fazę lądowania. Druga strona. Piekło szureczki. O to nam właśnie chodzi. Praca izometryczna, idealne ćwiczenie, darma forma treningu dla każdego. Jako rehabilitacja, zapobieganie urazom, zdecydowanie inny bodziec dla naszych mięśni. Kierunek. I jazda. Im niżej zejdziemy, tym są te strony. Musicie też mnie pilnować, żeby nie oszukiwał. Ciężko, ale trzymamy. Troszkę charakteru. Napnij, trzymaj. Jest. Split squat jump. Raz przysiad, raz squat. Nie więcej niż 8 razy. Hop.
coś. Moje nogi! Jak zwany! Idealny bodziec! Ostatnia minutka. Ostatnia minutka. Przysiad izometryczny. A później squat jump. Staniemy teraz w boki. Przechodzimy do przysiadu. Na palce. Na poszlaki. Trzymamy, trzymamy. Osłabniamy. Pamiętajcie, cały czas eskalowanie. Jeśli nie możesz wytrzymać pełne 30 sekund, odpocznij i wróć, ale cały czas trzymaj napięcie mięśniowe. Czuj, tam gdzie chcesz. Kładziam, 30 sekund. Raz. Blok drugi przed nami, upper body, górne partie mięśniowe. Teraz napoje. Nasze nogi już swoje zrobiły. Czas na górne partie mięśniowe. Skrócimy sobie teraz ten okres pracy. Będą częste zmiany, więc musicie być czujni. Będziemy pracować na zasadzie ciąg, pchnij. A więc row, czyli wiosełka, a w drugiej części przejdziemy do push-upów, czyli wzorca ruchowego push. Znowu skupimy się na izometrii oraz pracy aktywnej, ok? Potrzebujemy teraz powerbank, gumę oporową. Jeśli nie macie gumy oporowej, zabierzcie dwa obciążenia do prawej lewej ręki. Zamienicie tak, żebyście byli cały czas z nami, ok? To jest tylko jedyny moment, kiedy guma będzie nam potrzebna w czasie treningu. Jeśli mamy gumę, składamy ją na pół. Przechodzimy do opadu tułowia. Może tak lepiej. Opad tułowia, biodra w tył. W pierwszej części zadania obydwie ręce w tył. Lewa zostaje w zgięciu izometrycznym. Ściągnięte łopatki. Prawa pracuje. W drugiej części obydwie ręce row. Cały czas będę mówił, jakie są zmiany. 15, 5, 15. To czas rozliczenia. Rzucam buzę, jedziemy. Pamiętajcie, lewa zostanie. Row. Lewa zostanie. Praca prawej ręki. Chwila oddechu, obydwie aktywnie wędrą. Już sam opad tułowia jest wyzwanie. Luz. Prawa ręka w skręciu izometrycznym, lewa aktywna. Praca unilateralna.
brzuch, obydwie. Robert, a po czasie 15 sekund obydwie ręce pracują już aktywnie. Oba tułowia i trzymają łopatki. Guma zmienny opór, gdzie ją naprężymy, tym większy opór oddziałujący na nasze mięśnie. Jasne. Kreujemy, hamujemy. Z pół minutki przerwy. Znowu włączymy muzę od początku. Wzorzec ruchowy push, czyli pusha. Teraz już nie potrzebujemy sprzętu. Będziemy pracować znowu w izometrii, a także aktywnie. Pierwsze 30 sekund. Izometryczny push-up. 30, pierwsze 15. Wchodzimy nisko. I trzymamy. Po 15 sekundach clapping push-up co dwa. Raz. I w górę. W miarę możliwości skalujemy, odkładając kolanka na ziemię. W drugiej części przechodzimy do klasycznej pompki z kolanami na ziemię. Rzucam muzę, jedziemy. Pusza izometryczny. Schodzimy nisko i zatrzymaj. Pominamy całe nasze ciało. Trzymamy. Walczymy, walczymy, wasza sprawa. Klapping push-up. Klaszczemy, tak żeby was sąsiedzi słyszeli. Głośno! Tu. Flyer. Drugie zadanie, spięcie izometryczne, a później gamma pusha, pompka wolno i pompka szeroko, wąsko szeroko. A teraz schodzimy do izometrii. Wąsko, szeroko. Wąsko, szeroko. Pamiętajcie o skalowaniu. Zadanie trzecie. Izometrycznie. A później pompka z przejściem. Dobra. Ostatni raz. Choć chwilę, wytrzymajcie, jak ciężko, przypominam. Odkładamy kolana i trzymamy. Tak, żebyście mogli wyciągnąć dla siebie jak najwięcej. Pompka z przejściem. Jedziemy w tu i ruszamy. Powrót. Szybko, konkretnie, czas na napoje.
zabieramy sobie znowu matę. Ręcznik dla komfortu pracy. Ostatni blok przed nami. Blok core. 3 zadania. 30 na 30. Izometria i praca aktywna. Pokazujemy pierwsze ćwiczenie. Mata, ręcznik. Pierwsze ćwiczenie. W pięciu izometrycznym. Ręce na stronie. Zamarzamy. Ćwiczenie dwa, garda jako boksu. I walczymy. O każdej następnej zmianie będę Was informował w trakcie zajęć. Pół minutki, zaczynamy. Zaczynamy od izometrii. Hold. Zdjęcie izometryczne. Dłonie na skroniach. Zrobi kręgosłup. Pamiętajcie o oddychaniu. Niesłychanie ważna rzecz. Połowi miednicę. Wdech nosem. Wydech ustami. Kręgosłup zrolowany. Trzymamy. Delektujemy się. Niby się nic nie dzieje. Izometrycznie hold. Zdjęcie całe ciało aktywne. Pięć sekund oddechu. Aktywnie. Ręce jak garda bokserska. I wróć. Klasyczne zdjęcia brzucha. Mięśnie proste. Praca koncentryczna, kiedy spinamy. Wydech. Zatrzymaj na sekundę. I w fazie ekscentrycznej wdech. Los. Kolejne zadanie przed nami. Tym razem prawa noga będzie wyprostowana. Lewa ugięta. Reszta bez zmian. Jesteśmy coraz bliżej. Zostało nam kilka minut. Więc przykładamy się. Ciało chce pracować. Wszystko się dzieje w naszej głowie. 3 sekundy. 2. 1. I ruszamy. Wyprostuj nogę. Zrobił kręgosłup. Odcinki piersiowy. Jeżeli występuje u Was kompensacja w odcinku lędzionu, czyli ucisk, to prawa noga unosi się do takiego momentu, wyprostowaną, kiedy jesteś w stanie zapanować nad kręgosłupem w odcinku lędźwiowym. Tutaj musi być mega stabilnie. Jeśli jest bezproblemowo, opuszczasz, oczywiście wtedy progresujesz pracę. Luźno, garda, aktywnie. Prostować nogi, zaktywizować. Tylną taśmę. Ja już czuję kapitalną pracę. A więc to charakterystyczne pierzenie właśnie powoli następuje. Więc teraz trzeba to po prostu utrzymać. Świadomie, czucie mięśniowe i to my decydujemy o tym, jak bardzo zaangażujemy mięśnie pracy, mięśnie brzucha do pracy. Minutka. Ostatnia minutka. Jedna sekunda. Lewa noga wyprostowana. Koncentracja, kurczę. Mam nadzieję, że cały czas pracujecie, a nie tylko z pozycji kanapy obserwujecie. Jeśli tak, to
to u was nie dzieje się to, co u tych wszystkich, co pracują. A więc charakterystyczne pieczenie. Jeszcze 30 sekund, oddychamy. Ważna rzecz, oddech nosem. Wydech ustami. Zostajecie na macie, ja wrzucam troszkę inną muzykę i będzie relaks. Okej, kładziemy się na plecach, przyciągamy kolana do klatki piersiowej, zamykacie oczy. Wdech nosem, wydech ustami. Spróbujcie się całkowicie zrelaksować. Uspokoić oddech. Szybko podsumować w głowie trening. Wy odpoczywacie. A ja wam bardzo dziękuję za wspólny trening. Zapraszam was za tydzień. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy przekraczać nową granicę możliwości. Za chwilę wchodzi Zumba Time. Możecie zostać. Fajny trening, a ja jeszcze raz wam bardzo dziękuję, widzimy się za tydzień o 19:00, troszkę inny moduł GT Core, do zobaczenia, cześć!